Funkcjonariusze stołecznej delegatury CBA zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego z komercyjnych banków. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy biura. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. byli prezesi zarządu jednego z komercyjnych banków, byli członkowie zarządu, dyrektorzy oraz pracownicy, a także przedstawiciele i pełnomocnicy beneficjentów kredytów. Czynności związane są z nowym wątkiem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Poznaniu i CBA od kilkunastu miesięcy. Tym razem chodzi o podejrzenie wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 86 milionów złotych w mieniu banku w związku z kredytowaniem m.in. transakcji kupna, a następnie sprzedaży nieruchomości.